Siema widzowie, witam was już w kolejnym odcinku GTA 5 Giganci. Pamiętajcie, że zostawić lajka widzowie. Dla was minęło 2 dni, dla mnie dosłownie z 5 minut, bo nagrywam film jeden po drugim. Trzeba zrobić zapas widzowie, żebyście mieli co oglądać na... No witam. Na w czas na naszego wyjazdu. O Jezu, co ty tu robisz? Dużo nie wiesz. Najwidoczniej. Wyjęliście mi chociaż te kule? Właśnie tak może wyjął. Ale dobra. Jesteście naiwni. Naiwni? Czy ty jesteś na tyle dobrą aktorką? Było wszystko ustawione. Wyszło. To teraz to już się zorientowałem, wyobraź sobie. Co ty teraz chcesz z nami zrobić? Gdzie są w ogóle... Gdzie jest reszta? Gdzie jest Dwayne David? Oni się zajmują. Znaczy moi się zajmują. Oła! Zostaw mnie! Oła! Oła! Puśćcie ich. Puszczaj mnie, śmieci. Miłego ci tu życzę. Zobaczysz, co się z tobą stanie, jak złapiemy twojego szefa. Od niego co wy już chcecie znowu? Wszystko, zobaczysz. Teraz idziemy. Ada, chodź, nie celuj do mnie! David! O Jezu. Wstawaj! Co ty robisz tu? Odwrócili ich uwagę. Nie wiem, co mówili, żarcie. Witam. Judon, nie wiem, czy jest na. A Jezu, wszystko mi boli, cała klata. Nie mogę oddychać praktycznie. Weź sobie podskocz najlepiej, bo się tak rozdłużysz, od razu mi to pomaga. Ała! No niezbyt! Dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za miejsce? Nie, co to jakiś Krakhaus, nie wiem, co to jest, opie. Ja w ogóle jestem mistrzem aktorstwa. Udawałem postrzelonego, opie. Nic tego. I normalnie opie mi daje opie obsługę medyczną. Nie zauważyli, że masz... Jesteś cały zdrowy. To są cymbały, opie, mówię ci. Przynajmniej się zajęli nami. Mi prawie zaczęli wbijać głośnie do dłoni, ale nie wiem, czemu ich nie wbili. Co, przesłuchiwali was, czy co? Nic, po prostu chcieli mnie tak jakby torturować. Ale dobra, że to są debile, poszli sobie na kapkę. To... Trzeba jakoś stąd wyjść. Skarny, opie, czapkę zgubili mi okulary, opie, takie sobie... Dobra, chodźcie, chodźcie. Widzę już jednego gościa. Schop tam blisko, cicho, schop tam blisko. Cicho. A czekajcie, biorę go tu. Odsuń się. Bierz go. Dobra. Biorę broń od niego. Pistolet miał. Moją komórkę ma. Co ci po komórce, debilu? Idziemy, chodźcie. Malera, weźcie coś, z czego możecie ich walić od tyłu, wiecie? Mam pięść. Megafon zaraz wezmę. Dobra, czekajcie, tu jest czysto. Ale mnie wszystko boli. To będzie na lewo. Cicho. Cofaj! Widział mnie chyba. Nie wychylaj się, debilu. On ślepy chyba. Weź przebiegnij Dwayne, na drugą stronę. Przebiegnij! Tylko zagadaj. Pokój. Ja pierdzielę. To jest jakiś głupol. Co tu jest, zwykłe mieszkanie? Oni nas w bloku przetrzymują zwykłym. Ale amatorka. Chodź tu. Za wysoko. Nie wyskoczymy tędy. Wysoko? No. A Jezu, mnie wszystko boli, chłopie. Kroki słyszę. Cicho. Musimy zejść na piętro niżej. Odsuń się. Widzę tam jednego. Jak oskarniam na piskach coś? Nie używaj klamina. Jak coś, to będę strzelał do niego. Witam, przepraszam. Odsuń się! Bierz to. Jeszcze jeden, na górze. Strzelaj. Czego strzela? Odejdź. Dawaj na górę. Na górę, szukamy tej typiary. Ona tu może tu dalej być. Jeszcze raz sądzi od niego. Jezu, ledwo chodzę, chłopie. Lewa są drzwi, na prawo. Czysto. Miałeś takie zabawy w UK? Tak, to jest codzienność. Tylko bo z nożami. Ale szukamy tej typiary, rozumiesz? To był chłop.
Uważajcie, no oni tu mogą być wszędzie. Otóż się. Daj mi wejść. Otóż się, daj mi strzelać, chłopie. Czekaj. Olo. Czekajcie, no nie idźcie sami. Poniżej, to jest tak, czy nie? Jeszcze niżej. Zaś się pierwszemu iść. Nie wychodzimy, szukamy jej, jak już tu jesteśmy, to jej szukamy. Chodźcie! Chodź tu, cymbał! On się tam z nimi strzela, chodź. Wszyscy? Chodź tu, ta, tu jakieś drzwi widzę. Nie ma co, chodź, dobra, na cię chodź, jest zejście niżej. Dobra. O kurde, opie. Co? Dobra, tu jest czysto, tu nic nie ma. Patrz, ile tu sprzętu mają. Patrz tu, patrzcie tu. Patrz, ile... Co? To są telefony, są telewizory. Oni to wszystko kraść muszą. Dobra, dawajcie, na górę. Uciekamy stąd, nie ma tu jej, już musiała pojechać. Co? Zawijamy chyba, nie strzelamy, tak. Coś, nie strzelamy do niej. Właśnie. Nie tędy. O cholera. Wracamy na górę. Nie. Tak, na górę wracaj. Skoczymy z tego balkonu jednak. A Jezu. Wolniej trochę. Wracamy tam, gdzie byliśmy. Gdzie był ta chata? A tu, może tu będzie z drugiej strony ten. Nie, to jest zamknięte. Jaj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 
Weszli do środka? Chodźcie tędy. Naprawdę podobnie. Tędy, chodźcie. Weź do środka, chodźcie. Tutaj. Przestrzela ten symbol, chodź tu. Chodź tu, tędy. Na górę. Nie! Nie strzelajcie się z nimi! Uciekamy po prostu. Dojem. Aj! Już strzelaj, musimy znowu do nich odpocząć. Chyba mi szwy puściły jakieś. Zaraz. Jak najdalej. Jakimiś uliczkami. No, super uliczka. Ajajaj. Dawajcie. Wyrzuć tego SMG, wyrzuć. Za bardzo się rzucasz w oczy z nim. Chodź tu, za filar. Pojechali. Ja pier... Chowajcie broń. Wyrzuciłem. Chodź. Co? O, szlak! Dobra, nie widział, biegnij dalej. Gdzie oni wjechali? Z brzucha mi się leje powoli. Jezu. Czekamy tutaj, co? Zaraz, ja już nie daję rady. Kurde, nie ma żadnego samochodu na ulicy. Zamknęli pewnie tą dzielnicę całą. To się z niej wynieś. Chodźcie tędy, za mną. Aj. Tu, na cmentarz. Będziemy mieli blisko, jak zaraz się wykrwawię. Tędy, żywopłotem. Wiesz, obok szpitala. No mi by się przydał, wiesz? Tutaj obok. Weź się chopie, agent, zajmij się nim, ja to zaraz wsiadę, jak chcę. Jezu. Stary, już wypuściły. Krwawie. Ja nie wiem, co się działo, w ogóle skąd się policja tu wzięła. Ten debil karetkę ma? Dawaj na pakę z nim.
Ty, David! Uciskał go cały czas, ale... Jezus, jaką krwawi. Gdzie on został w ogóle? Został, Jezus. No. Gdzie? Na brzuch dostał. O, madre mia. A może być lipa. Dobra, weź mapę ten, morfiny zapodał, czy nie? On żyje? Morfiny? On ten? Kontaktuje? David, kurczę, gadam teraz. Nie mogę, dobra. Dobra, zachnij dupę, ogarnij się. Kenneth, kontaktuje? Kenneth, powiedz coś. Czyli nie, to nie daję mu morfiny. Daję mu adrenalinę. Kurde, nie wiem, co tam, daj, weź go chłopie, do tlenu podepnij. Zaraz podpinam. Tam masz chyba taką maskę. Przełącz na i takie odpal. O, mam, no. Dobra. I monitoruj, jak to się będzie działo, to krzycz. Git. Jest puls, jest puls. No. Jak jest z nim? No dalej się puls trzyma, ale tak spada to powoli. Dobra, dobra, co? Kurde, jak spada? Spada czy się powiększa? No spada to, chłopie. A jaki ma teraz puls? 120 na 60. Nie wiem. To puls ciśnienie. No ciśnienie. Dobra, kurde. Nie wiem, co się daje, żeby mu puls spadł. Dobra, dojedź mi gdzieś do szpital czy coś. Jedziemy chłopie do tych agentów. No, ale ty już blisko łapie, weź mu tam, nie wiem. Kenneth. Ja pierdzielę. Halo. Siema, jak tam z nim? Git chyba. Żyjesz. Jezus, na rękach umierałeś prawie. Dramatyzuje cię. Ja pierdzielę, to się odwaliło. Nie wiem, co się stało. No nic, no co, no jechałeś samochodem. Takie przebitki totalne pamiętam. Tylko. Jakiś blok, policja, karetka i tyle w sumie. Coś kuleje. Ale... No a postrzelaliśmy się trochę. Pamiętam, że też w jakiejś celi byłem. Tak. Nie wiesz, kto nas przetrzymywał? Szefowa. O kurwa. Jezu, pomóżcie mi wstać. Masz, będzie rękę. Dajcie mi jakieś ciuchy moje. Tutaj. Masz, ona mówiła, szafę. Ona mówiła, że jedzie po szefa. O. Ile czasu minęło? No to dosłownie chwila. Nie wiem, pół godziny, nie wiem, godzina może. Dajcie mi ciuchy. Masz tutaj w szafie, jedziemy szybko na salon. Dobra. Karetka? A, Jezu, czuję się beznadziejnie. A ja wypiłem wodę, wziąłem z tobie. Super, dobra. No nie jedziemy karetką, no ty jesteś chyba chory. Nie ma innego samochodu tutaj. Byłem w lesie, bo... Nie jedziemy karetką, no posrało cię. Chodźcie, na zewnątrz jest. No, tartak, tam jest przecież Jester i wszystko. Tartak, jedź na tartak. Na tartak karetką. No debile. Na tartak. Prowadź na tartak, prowadź na tartak. Ja tu przyjechałem przed chwilą swoim. Dobra, na tartak jedziemy. Tak, czy siak muszę swoją odebrać? Tak, jedziemy dwoma. Pojedziemy Jesterem i tym twoim. Pakujcie dupę. No właśnie, ja moim przedjechałem tutaj przed chwilą. Dobra, słuchaj, David, z kim jedziesz? Ze mną czy... Jedź ze mną, bo jak ja stracę przytomność, to będziesz musiał kierować. W sensie, no, żebyśmy się po prostu w drzewo nie władowali. Jedź z Dwaynem, ja pojadę z wami. Gdzie jest Jester? Gdzie my Jestera zostawiliśmy? Jesterem jechaliśmy. Jester był u ciebie, łapie, no chodź. Jechaliśmy moim. To wracamy na warsztat, debile! Albo dobra, już pojadę twoim, daj mi. Na salon teraz, szybciutko. Ajajajajajajajaj. Patrzę, bo to fura ojca, nie? Spoko. Ja co jak ten?
Jaki Janusz? No Janusz to mój stary. Co? Dobra, a gdzie ma... mieszka? Na Wine Hillsach, taki dom fajny. Aha. Aha, znasz go? Chyba kiedyś od niego kufurę kupowaliśmy. Dobra, tak. Nieważne. No właśnie się zastanawiałem, że Dwayne miał tą samą. No, co ja miałem mieć? No, dobra, słuchaj. Dzwoń do niego i się módl, żeby odebrał. Módl się, żeby odebrał. Kurde, sygnał nad nie łapie. Cholera. Ja pierdzielę. Nie wiem, co możemy robić. Nie wiem, kompletnie. Jedź, módlmy się, że wszystko będzie dobrze z nim. A co jak oni już go mają? Nie mają, spokojnie. Chłopie, jak go tam nie będzie, to co robimy? No nie wiem, szukamy jakichś tropów. Jego telefon jest wyłączony kompletnie, sygnału nie łapie. To możliwe, że go zawinęli. Nie wiem. Ale jak zawinęli, no? Ja pieprzę. Czekaj, pomyślę. No myśl lepiej, no. Czekaj, Dwayne, no bo to zadzwoni do niego. Odbierz, debilu, odbierz! Odbierz telefon! Halo? No? Słuchaj, szefunciu nie odbiera. Nie łapie sygnału komórka. O kurde. Gdzie ten? O ja pierdzielę. Mam pomysł. No? Nawet dwa. Jeżeli oni nas przetrzymywali w tamtym bloku, to może jego też będą chcieli tam zawieźć. Coś, mam skąd się podać? Nie, no co ty, to jest miejsce. Dwayne, jedź na ten blok, I obczo, no. Patrz, czy tam jest dalej policja. Jeżeli jest dalej policja, to mam jeden pomysł, gdzie oni mogą być od razu. Na tym obozie. Jeżeli ich nie będzie tam, to jedź od razu na obóz i daj znać co i jak. Aha. My sprawdzimy ten salon. Dobra. Więc jeżeli nie pod tym blokiem, to od razu śmigasz pod ten. To co, jak będzie policja, tak, czy co? Tak, jeżeli będzie policja, to śmigasz od razu pod ten obóz ich. Gdzie jest ten obóz? Obok pola wiatrakowego. Byłeś tam z nami raz. No, wiem. Dobra, to w kontakcie, jak coś dawaj znać. Od razu, dzwoni, jeżeli nie ma ich pod blokiem. Gites, dobra, w kontakcie. Dobra, siema. To jeżeli mu się coś stanie, to przez nas. Rozumiesz? No, za późno na jego... Ale jak to się stało, że nie wiem... Poszliśmy obejrzeć tego chłopa, co robi tatuaże i nagle się okazuje, że nasza była szefowa odwala jakiegoś typa i zaraz okazuje się, że ona pracuje z tymi redudami, choć nie jestem pewien. No to już jest pewny, no! Porwała nas, chłopie. Nie wiem. Siema widzowie w ogóle, bo się wcześniej z wami przywitać nie zdążyłem, tyle się dzieje dzisiaj, ale no nie spodziewałem się, że szefowa naprawdę może mieć aż tyle O kur... Wyjeżdża coś. Jedźmy za tym. Wyjeżdża coś stamtąd. Strzelać? Czekaj, musimy zobaczyć co to. No co, te burrito, co kiedyś mi podpiliłeś. Podobne. Mają chyba kogoś tam. Nie widzę nikogo. I tak zatrzymujemy. Dobra, wyjadą tylko z miasta i strzelamy. Rozumiesz? No, ja już ładuję sobie klamę. Ty lepiej nie sięgaj po broni, ja będę strzelał. Spokojnie. Kto to prowadzi? Weź zerknij. Nie wiem, jakiś chłop. Co jest? Rozbijają się. Walić? Tak. Sprawdzaj, szybko. Jest ktoś w środku? Czekaj, nie ma, pusty. To była ta, zmyłka. Dobra, chodź. Trochę masz furę rozbitą. Jezus Maria, dobra, się wyklepię, to później. Dobra. O, i opona mi! Nie, dobra, damy radę. Belgę będę później prostował. Do Dwayna dzwonię, od razu. To ja dzwonię czy ty, bo nie wiem. Dzwonię. Dobra. Chłopie, to auto nie skręca w ogóle, dwie przednich opon nie mamy. Stary mnie, nie powiem co. Widzowie, co tu się dzieje w tym odcinku? Jest taka intensywna, że nawet nie daję rady kiedy z wami pogadać, ale... Już jest grubo, nie? Już zakładam, bo wie co kim jestem. Ja tylko przypomnę, żebyście lajka zostawili, jak wam się podobają takie akcje, a... Na razie to ja nie wiem co mam powiedzieć, nie? Tyle się dzieje. To auto naprawdę nie skręca. Mamy... O! Dwayne! No. Oni odwrócili naszą uwagę, ta była pusta. Pod blokiem czysto? No czysto, ja już podejrzewam na pole wiatrakowe. My już się też zbliżamy. Też mam to wierzę, bo czekam na was, na wieś. Pod salonem był wabi tylko. Było puste te burrito. Aha, no to ja chyba czekam przed gwiazdem, jak chcesz. To pole. Dobra, widzę, właśnie dojeżdżamy. No, to się rozłączy. Dawaj. Widzisz kogoś? Widzę, już wjeżdżam w nich. Brawo. Dobra, w dupie. Ten chłop jest tam w wielkiej grupie. Widzę! Palimy się z nimi kongopy. Co, czyli... Aj!
O cholera. Do auta. Gantleta. Biorę Gantleta. Wskakuj. Jedźcie we dwoje. Sprawdź teren. Dobra. Widzę. O kurde, a to są cwa. Ale żniw? Czekaj. Tylko nie zarysuj go jakoś mocno. No przecież już jest cały zarysowany. No wiem, ale wiesz. O! No. Każdy leży martwy. Co? Każdy martwy jest. A nie ma tam każdy nikogo? Nie tam. Ma tam nikogo? Nie, nikogo. Tylko każdy martwy i chyba szefa zawinęli do tego burrito. Dobra, jedziemy za nimi. Tak mi się wydaje. Dobra, jadę jakoś samochód naprawić. Dobra. Jak coś będziemy dawać znać. Dobra. Biorę coś z UK chyba, jest to przywiozłem. Podejdź od boku. No ja pierdzielę, nowy samochód! Nowy, już jest cały porysowany, zamknij mordę. Ja pierdzielę. Ostrzelaj! Tylko nie strzelaj tak, żeby... Żeby tak... O cholera! Chyba kierowcę trafiłem. Stój! Jedzie! Wsiadaj! Nie czekaj, stój! Nie, on nie jedzie! Widzę szefa z tyłu! Jedź, ale... wsiadaj! Ale nie, bo... On hopie... No wsiadaj! No on hopie nie jedzie, opie. Patrz! On to zaraz już wyjedzie, opie. Pa, widzisz? Widzisz? Przesiadałem się! Dawaj, na górę, ja będę hopie daliwali. Stój! Dobra, szybko! Ja podejrzewam. Bierz szefa. Dobra. Dawaj, szefu. Dobra. Dawaj go do tego. Do paleto, na paleto. Nie ma z nim źle, nie krwawi ani nic. Dobrze. David podjechał, dobra. Na paleto. O chłopie. Mam dość. Autentycznie mam dość dzisiejszego dnia i wszystkiego, co się dzisiaj podziało i... To co ci powiem? No. Jak takie coś się dzieje, tutaj widzę, to ja będę musiał jeden kontakt popierdolić. Jaki? No się dowiesz, opie god nowy. No to mów jaki. No... Zacznijmy opie, co nie, co na taki akt. Lepszą broń? Też. No to dobrze, to odnawiaj. No. Bo oni, oni robią coraz groźniejsze akcje. Takie coś się dzieje, to nie ma co. No. A my jeszcze niedawno zloty chcieliśmy organizować. Nie, chłopie, ja... Będzie tak, jak wjechałem, to myślałem, że jak wrócę, to będzie tak. Warto zajebiście prosperowa będzie, jak nowy pracownik na warsztacie. Będzie ogólnie fajnie, nie? A to się okazuje, że tak, że tam zakładali warsztat, dostaliśmy opinię, nie wiem, deszcz, kuj. Chłopie, kupujesz nowy samochód. Kupujesz nowy samochód, wygląda już jak złom. Kupujesz, ukradłeś go, panie Alberto. Dobra. A jak ten Alberto wyglądał? No. Taki czarno z góry. Mhm. Driller robi, no i okej. Okay. Drillerem jest. Czyli to jest UK, chłop. Ta, on chłopy często w koszykówkę gra. Mówi, że się stylizy głównie w dwutakcie. Tak, dwutakt mówisz? Tak. No dobra. Prawie minuta o tym nawet. Tylko pierwszy taki główny release na takim głównym kanale jakby. UK popularny. GRM Daily się nazywa. Czaję, no. Popularny jest. Ja kiedyś tam słyszałem taki beat takiego producenta słynnego. Tak, bo była raz akcja, że mu 50 milionowy skanał przed beatem jakiegoś tego, już nieznanego producenta, nie? Tu stała ten Chester.
Dobra, wierzę, wierzę, wierzę. Dobra, idę go gdzieś zostawić, niech odpoczywa. Widzowie, podziało się zdecydowanie za dużo dzisiaj. Musimy uspokoić sytuację w najbliższych odcinkach. I naprawdę się jakoś, nie wiem... się jakoś zaszyć, cokolwiek, nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, bo sytuację naprawdę trzeba uspokoić, bo się dzieje za grubo, to piszcie. No. Wiesz, że będziemy musieli mu wszystko wyjaśnić. Ciekawe, jak my to wyjaśnimy. No, też jestem ciekawy. Dobra, nie wiem. Ty. No. A co strzo? No tak długo się... Właśnie, trzeba mu powiedzieć. Dzwoń do niego, chodź przed warsztat. Weź zawołaj jeszcze tego, Dwayna. Widzowie, faktycznie trzeba było poinformować tego ziomka Kemiego, wiecie, którego, z tego z warsztatu, co się faktycznie podziało. Bo gość dla niego pracował długi czas. No, co? Co, no nic, no. Wysłałem kilka SMS-ów, czekam na odpowiedź. Jak, napisałeś do niego? Czy tam zadzwoniłeś? Napisałem. Czekaj, bo mi odpisuje. Ale mówię o tym, tym gościu takim jego. Trzeba go poinformować. Napisałem, tak. Ale David miał do niego pisać, co ty gadasz? No to tylko ode mnie, wiesz? No to wiem, no. Ale ja bym mówił do Davida. Pamiętasz, jak się mnie zawodziłeś nieprzytomnego? Nie. Tam, gdzie on mnie przytrzymywał, co na wymianę mnie później dali za Dwayna. A, no wiem. No to tam, na tych dokach. No ale to mamy jedną furę. No dobra, mamy jeszcze jego tego. To trzeba mam środkę tam swoją. Bez opon. Nie, to trzeba... A, dobra, faktycznie. No to, nie wiem, skakuj, chodź Dwayne. Pakuj dupę. Nie wiem, ja nie wiem, jak mu to powiedzieć w ogóle, temu gościowi. Bo temu szo całemu. Nie wiem. Co jest w ogóle tak pusto? Co jest w ogóle tak pusto? Chyba wiem, użytym opisem. Ten Damon mi, Damon mi przedstawił gościa w urzędzie, który się tym zajmuje. Czym? Więc możemy do niego podbić zmianę tożsamości. Za coś sobie chłopie wszystko wymarzasz? Źle jedziemy, czekaj, tak? Nie, dobrze jedziemy. No, tobie, to ty mówisz, że ty byś chciał zmienić. Nie wiem, co ty. Wiesz, że najlepiej by tak było, ale nie chcę zmieniać. Tylko służby ma powiedzieć. Nie wiem, co się dzieje, czemu jest tak pusto. Dobra, nie wiem, po prostu... No, tak jak wcześniej mówiłem, widzowie, jeżeli macie jakiś pomysł w ogóle, jak my to możemy rozwiązać, tą sytuację obecną naszą, dosyć ciężką, możecie napisać, ja chętnie się posłucham. I miejmy nadzieję, że sytuacja naprawdę na najbliższe dniach się uspokoi i będziemy mogli w stanie zrobić coś normalnego niż non-stop uciekanie, ukrywanie się, strzelanie i takie rzeczy, nie? Możecie też napisać w ogóle jakiś pomysł na przykład na biznes Paleto Bay, czym byśmy się mogli zajmować, bo no do Los Santos na razie nie wrócimy, jeżeli Redudzi siedzą głównie w Sandy, Veles, jak widzicie, też tam gdzieś urzędują, no bo mają tam jakieś te swoje, że oni w ogóle blok mają cały swój. To jest dla mnie chore, nie? No ale cóż, no, jest jak jest, widzowie. Nie wiem, no nie wiem, jak w ogóle zacząć tą rozmowę całą. Ty w ogóle wiesz, o kogo okimować, czy już nie pamiętasz gościa? Tego, co zakopaliśmy, no? Czy nie wiem, nie kojarzę. Z jakiego gościa, co zakopaliśmy? Co wiesz, w to samo miejsce. Nie o tego chodzi. No tak, będziemy gadać z gościem, którego zakopaliśmy. Ja, my nie mieliśmy przypadkiem na doki jechać, chłopie. Czy my naprawdę źle pojechaliśmy? No chyba na to wychodzi, cofaj się. Skręciliście. Co? Gdzie skręciliście? No na to miejsce, gdzie się wymienialiśmy. Nie, chodziło mi o te doki, tam gdzie ty mi oddałeś na wymianę. O Jezu, dobra, no to daj GPS, już jedziemy. Dobra, dobra. Jezu. No, pomyliliśmy miejsca. 3 kilometry, dobra, nie ma źle. No. No dobra, gdzie? To za mną dawać. Dobra, dawaj. Oj, widzowie, naprawdę ciężka rozmowa nas czeka. Tak naprawdę chyba będziemy musieli Akiemiego przyjaciela poinformować o tym, no bo oni chyba byli dosyć mocno zżyci ze sobą. No, jestem ciekawy, jak on zareaguje. Myślę, że to będzie kolejna osoba, która będzie mogła nam pomóc zniszczyć te całe ala Imperium tego gościa całego. Tego gościa długu, Jacka, czy jak zwał, tak zwał. Kopelat. Siemano. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Co się paliło? Mamy złą informację. Bardzo. Jak bardzo złą. Lepiej, nie wiem, usiądź, przytrzymaj się czegoś. A, dobra, no, jest ogólnie tragedia. No dobra, prosto z mostu. Słuchaj. Prosto z mostu. Ten gość, z którym kiedyś współpracowaliście, z którym później... No, w sensie... Był szef, to już parę... Akemi, chodzi o Akemiego i o Jacka, tego siwego. Co z Akemi? Co? Co z Akemi? Co się stało? Nie żyje. Co? Jak? No...
musiał się dowiedzieć ten cały Jack o tym, że Akemi działał z nami przeciwko niemu. Czekaj! Co to w ogóle jest? Skąd to może granat? To po pierwsze, po drugie, co ty myślisz, że tak sobie po prostu do niego pójdziesz i go zabijesz? Chłopie, ty nawet to jeszcze nie jest. To jest wyrok śmierci. Wiesz co, on musiał zrobić? Zobacz jak on wygląda, na tatua sobie zrobi. Zmienił tożsamość, mu się po prostu do... Cały warsztat nam spalili. 20 osób wbili tam z karabinami maszynowymi, jak nie więcej. Szczęście ja nie jestem w dupie, ale on... No nie wiem co powiedzieć. No jest, jest jak jest, no... Słuchaj, no możesz tak... W sensie nie wiem co planujesz, ale jak chcesz się zemścić, to tego nie zrobisz o tak. Nie próbuj nawet. Uspokój się. No to masz już nas. Możesz nam pomagać w tym. My i tak się tym zajmujemy od dłuższego czasu. Nadajdzie ten moment, na który byś się wyposłuchał. Jasne. No mówię, no... Mamy teraz wspólny cel, nie? Wszyscy razem. Nadajdzie moment i pomścisz Akemiego. Się to jednak jeden z moich najlepszych przyjaciół. Domyślam się, ale no słuchaj, no na ten moment już nic nie zrobimy. Możemy tylko próbować faktycznie zdziałać coś przeciwko temu człowiekowi. No. Na razie uniknęliśmy śmierci, porwania i no słuchaj, no planu nie mamy. Będę z tobą szczery, planu nie mamy. Jest nas czwórka, z czego no... Broni to my niewiele mamy, nie mamy pieniędzy, nie mamy niczego i jedyne co mamy to chęć i to jest tyle w sumie i tyle ci mogę powiedzieć. Słuchaj, Sho, zbieraj klamoty z warsztatu, zbieraj nasze klamoty z warsztatu, może coś się uda, jakieś pieniądze zdobyć i inwestujemy w broń. Wjeżdżamy. Czwórkę i tak nic nie zrobimy. Musimy to rozegrać sprytnie i powoli przede wszystkim. Tak naprawdę Jack jedynie nikogo sąd nie zna, to jesteś ty, David. No na szczęście mnie nie pozna. Ja go nie poznam. Możesz być naszym asem w rękawie. Bo mi dostarczył te bronie, jak jeszcze byłem, wiesz, gdzie. Tak, tak, ale jako ciebie nie zna, nie wie, że ty działasz z nami. Jesteś naszym asem w rękawie. Będziesz mógł działać, wiesz, z ukrycia. Oni nie będą wiedzieli w ogóle, że to na przykład... No dobra, nieważne, co mam teraz w głowie. Urodził mi się pomysł, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby to robić jakkolwiek. Dobra, nie wiem, moją propozycją jest to, żebyś ty szło, żebyśmy nie odpoczęli, bo to, co się teraz dzieje, tam powalone to jest. Dobra, słuchajcie, jakbyś coś potrzebował, albo byby się potrzebowali, to się kontaktujemy i działamy. Dobra. Dobra. My wijamy w takim razie do siebie. Przygro mi, no, jest to po części trochę nasze wina to, co się stało, ale no jest jak jest, nie? No, rozumiem, bo Samakiem powiedział, że może nie wrócić, ale jednak myślę, że wróci. Dobra, to w kontakcie i co, no, będziemy działać, nie? Tak. Dobra, to trzymaj się. Na razie. Proszę. Ja papier. Co? Nic, hopie. Nie spodziewałem się, żeby jak wrócę, to się takie coś się działo. Taki sobie... Czujesz jak w Meksyku, nie? No, no nic, no, jest jak jest, no. Nic, w sensie... Dobra, no, wracałem po prostu do pale, to nie mam siły już nawet gadać dzisiaj, nie? Dobra, widzowie, ja będę się na razie z wami żegnał Five'em. No właśnie, widzicie, Five'em. Chciałem się z wami pożegnać. Pamiętacie, żeby zostawić lajka. Ewidentnie gra mi już nawet nie pozwala jeździć. Ja na razie od Davida nie odbieram. Jak jesteście ciekawi, co się stanie w następnych odcinkach, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka w górę, a ja się na razie z wami żegnam. I siemanko, do następnego, hejka!